e-sklepie istnieje możliwość dodania różnych form płatności za zamówienie. Może to być gotówka, przelew, płatność online czy systemy ratalne. Twój klient może także wziąć kupowany sprzęt w leasing. Wszystko zależy od tego, który sposób płatności umożliwisz. Zaloguj się do panelu administracyjnego, a następnie przejdź do zakładek ustawienia, płatności i dostawy, a następnie wybierz płatności. W tym momencie wyświetli się lista form płatności. Należy wybrać preferowane formy płatności, które będą miały być wykorzystane przy zakupach. W tym celu kliknij na wybrany kafelek. Na początek wybierzmy gotówkę. Po wybraniu tej opcji w zakładce Ogólne pojawia się kilka opcji do uzupełnienia. Możesz zmienić nazwę płatności, a także wprowadzić opis oraz zmienić grafikę. Możliwe jest również określenie minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia brutto. Aby zmienić grafikę, wystarczy kliknąć na poglądowy obrazek, a następnie wybrać swój własny. Pamiętaj, aby wybrany sposób płatności ustawić jako aktywny. Podobnie postępuj z innymi formami płatności. Na szczegółach płatności przelew wprowadza się dodatkowo dane do przelewu: numer konta, dane banku oraz kod SWIFT. Zgodnie z wyświetlanym komunikatem informujemy, że zmiany wprowadzone w ustawieniach zostaną zsynchronizowane do e-sklepu po 10 minutach. W przypadku płatności online trzeba będzie uzupełnić inne dane, które zapewnia dostawca usług płatności. Po każdej konfiguracji pamiętaj o zapisywaniu zmian. Po ustawieniu co najmniej jednego sposobu płatności, przypisz go do wybranego sposobu dostawy. Aby to zrobić, przejdź do ustawień, płatności i dostawy, a następnie do zakładki koszty dostaw i płatności i edytuj ustawienia. Dodaj wcześniej skonfigurowany sposób płatności do formy dostawy. Gotowe! Teraz Twoi klienci mogą wybrać wygodną formę płatności.